To, co zobaczycie w tym odcinku, to nie tylko ekstremalny test nowego Eskera. To relacja z mojego pierwszego prawdziwego treningu ultra. Sprawdzian, jak sprinter poradzi sobie z ciągłą jazdą przez 24 godziny. Stały tylko 2 godziny, więc tak na szybko, zanim zaczniemy pakować rower, puszczam. Bez cięcia. 9800. Tak jak stoi, dodam tylko, że te opony są bardzo, bardzo ciężkie, bo też bardzo grube. Każda z nich waży jakieś 500 kilkanaście gramów, więc myślę, że w takiej specyfikacji na gładko można by było zejść nawet do wysokiej ósemki, a to już nieźle, jak na gravela. Moje ulubione żelki. Przyniosłeś mi żelki? No, ale twoje ulubione, ale jest po jednej. Dobra. Godzinę później jestem już spakowany. Z tyłu w torbie mam ubrania, mam ze sobą jeszcze ośmiornicę po to, żeby czasami postawić gdzieś aparat. Tutaj mam sprzęt do nagrywania. No i będę miał też trochę jedzenia. No i tutaj jakieś żelki, 2 bidony. Rower gotowy do jazdy na lekko. Teraz zobaczymy, ile waży. Baga wyzerowana. Znowu bez cięcia 15,3, ale dojdzie do tego jeszcze pewnie. To jest 700 gram. I będę miał co jeść. Tymczasem ja też już jestem gotowy. No i słuchajcie, widzimy się na trasie. Zanim wygodnie rozsiądziecie się w fotelach, postaram się w skrócie opowiedzieć Wam, dlaczego zdecydowałem się na to wyzwanie. 24-godzinny test będzie dla mnie wyznacznikiem mojego obecnego stanu przygotowania. Jazda przez całą dobę to najlepszy sposób na poznanie swoich słabości. Ale jak dobrze wiecie, nie porywam się z motyką na słońce, bo w przeszłości jeździłem już podobne dystanse. Tym razem jednak zrobię to z zupełnie innym nastawieniem. Startuję i staram się jechać równym, mocnym tempem bez zbędnych przystanków. Ale najpierw zaopatrzenie. Takie goferki wpadły mi w oko. No na razie biorę wszystko na słodko. Takie wytrawne danie. Zamierzam zjeść jutro na śniadanie w jakiejś lokalnej hiszpańskiej knajpce, więc tam się trochę ożywię. Jest godzina 16:15. Mam godzinną obsuwę. Ale to nie szkodzi, bo moje wyzwanie, bez znaczenia, o której się zacznie, będzie trwało 24 godziny, więc widzimy się o 16. Znaczy nie, no, nie widzimy się. Będziemy się widzieć przez cały ten film. Ale w podobnym miejscu będziemy jutro o 16:15. Z 300 km, które są przede mną, jakieś 220 to drogi tego typu. Lepsze i gorsze. Starałem się, żeby udział dróg asfaltowych był znikomy. No i zobaczymy, jak to mi to wyjdzie. Słuchajcie, to już jest jazda bez trzymanki. Ale faktycznie. Kręciłem za mocno. Uda się to naprawić, uda się. Powiem Wam, że śmierdziało przez chwilę urwaną przerzutką.
Ale nie mieć urwanej przerzutki. Poradziłem sobie usterką, ale muszę... Muszę trochę... O, chodzić z rowerem, bo droga, którą wyznaczał mi ślad, okazała się to być totalnie zarośnięta. O, królik pobiegł, ale tego nigdy nie widzieliście. No i tak sobie jestem pośrodku niczego. Idę do drogi. Jest jakiś dom, więc tam już musi coś być. Słuchajcie, ale tutaj pięknie pachnie. No tutaj błotko. Musiał się trochę poprzebijać. O Jezus Maria. Ajajaja, było tak pięknie. Patyk. Jak ktoś chce połączyć się ze mną w bólu, to niech napisze w komentarzu. Ja też nienawidzę błota. No nie wiem. Nie wiem, co mam zrobić, bo w ogóle trasa pokazuje, że powinienem jechać tamtędy. Jeszcze filtr się odkręca. Tamtędy. No ale jak sami widzicie, tam jechać nie mogę. Więc muszę wrócić albo tu, albo tu, a później dalej. Słuchajcie, żyjemy. Idziemy do pani. Okej, okej. Pani sprzedaje tutaj takie wyroby z betonu. Jest tutaj nawet prawdziwy aligator. I ma też wodę. I umyje mi rower. Mega. Uj. No uwierzyliście to? Nauczka na przyszłość. Nigdy nie jeździmy po błocie, jeżeli to jest jedyne błoto w okolicy. A my chcemy mieć czysty rower i sprawny. Nawigacja wyznacza mi drogę przez mękę. Aplikacja Komoot w tym rejonie w ogóle nie działa. Tracę czas i nerwy, szukając innej, to znaczy przejezdnej drogi. Ta, którą zaproponowała mi nawigacja, bardzo często przebiegała przez prywatne tereny. O czym bardzo często dowiadywałem się wtedy, kiedy jechałem i nagle dojeżdżałem do bramy, która okazała się być zamknięta, ale to ja byłem wewnątrz. Raz nawet musiałem skakać przez taką bramę, ale nie nagrało się to, więc no niestety, musicie mi uwierzyć na słowo, ale cyrk był niesamowity. Naprawdę uważajcie na aplikację Komoot w Hiszpanii. Update z trasy. Muszę się trochę pożalić na Komuta. Bo trasy, które wyrysowywuje Komoot, przynajmniej tutaj w rejonie Torrevieja w Hiszpanii, nie pokrywają się z rzeczywistością, a to znaczy, że bardzo duża część z tych tras prowadzi przez prywatne posiadłości. No i część z nich, no, można przejechać na nielegalu, ale zdecydowanej części przejechać nie można. Tak jak bałem się, czy faktycznie przebije dzisiaj granicę 300 km, bo trasa, którą sobie wyznaczyłem, miała tam 296 czy 8, to w rzeczywistości już nadrobiłem kilkanaście. No i boję się, czy te 24 godziny, które dałem sobie na pokonanie tego wyzwania, pozwolą mi zmieścić się w tym limicie, bo cały czas muszę nawracać i szukać lepszej drogi.
pada zmierzch. Ja zmęczony kręcę się po okolicach góry, który były moim pierwotnym planem przed zmierzchem, okazują się być bardzo, bardzo daleko i pewnym jest to, że muszę zmienić swoje plany. Ale najpierw chcę usiąść, odpocząć i wyznaczyć nową trasę. I słuchajcie, bo to życie napisało ten scenariusz. Wyjeżdżam zza rogu i moim oczom ukazało się to. Gepsik. Bikepackingowy książulo, to ja. Cola, kebab, frytki, zestaw za 7,50, 7,50 euro oczywiście. Kebab wygląda fantastycznie, lekko chrupki, ale w środku różowawy. No naprawdę coś z tego może być. Pita, widać, że marketowa, pierwszy duży gryz. Słuchajcie, jest dobre. Nie wiem, czy widać to dostatecznie dobrze. Surówki nie ma zbyt dużo, jest chrupka, jest świeża. Czerwona cebulka. Fiu, 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 fiu. Ekstra. Trzeba wracać. Około 4 nad ranem złapał mnie pierwszy kryzys. 12 godzin jazdy to i tak całkiem nieźle i przyznam się wam, że miałem całkiem niezłe tempo. Miałem wprawdzie też biwibak, który był przygotowany właśnie na tę okoliczność, ale za nic w świecie nie chciałem do niego wchodzić. Telefon, booking, cud. Słuchajcie, 7 km ode mnie znalazłem hostel, który oferował nocleg za 120 zł. W cenie prywatna łazienka i łóżko. Nic więcej mi nie trzeba. Niechętnie wstałem o 9 i ruszyłem dalej w trasę. Ale kiedy wyjechałem z miasta, trafiłem na lokalną ustawkę. Smoli, słońce także. W razie przyczepnie. O cholera, boję się, że tam woda zrobiła taki rynny. Że może być ciężko wjechać. Zostawił kamerę. Chyba muszę. Teraz zobaczycie, jak wygląda produkcja filmu z mojej wyprawy po Hiszpanii. Włączamy 16 mm obiektyw. A teraz bez rozpędu. O cholera! To będzie jednocześnie dobry test dla opon Pirelli Cintura TRC.
dobra. Pięty, idziemy. Na razie jest przyczepnie. Muszę przeskoczyć. Strach w stronę. Dobra, podejdę tu i zaatakujemy dalej. Znowu najpierw lewa noga, to już jest wymóg. Gdzie jest aparat? Ja przyjechałem dosłownie tam. Ja przyjechałem dosłownie, nie wiem, kilka obrotów korku. Tutaj, no muszę wejść. Dobra, będziemy zjeżdżać. Podjeżdżanie się nie udało. Dobra, do tej półki. Od tej półki próbujemy jeszcze raz. No wątpię. Lewa. Jakbym tutaj wskoczył, byłoby idealnie. Tam jest trochę za bardzo pionowo. A później się będziemy martwić dalej. Nie spaść, nie spaść. A tu już jest nieprzejezdne. Dobra, to wprowadzam na górę. Piszcie komentarze. Jesteś przegrywem, ale muszę zobaczyć, jak to wygląda z góry. Trochę martwi mnie to, że kamera została na dole. Będziemy mieli ładnego, nowego ujęcia. No to jest podjadę. A tutaj nie będę oszukać, ale oszukiwać nie chcę. Tutaj też jest zjazd. Widzę, że to taka piaskownica trochę offroadowa, ale nie ma co. Obiecałem, to zjeżdżę. Nie tak szybko. Tam na dole jest zapar. Szybko tylko. Dla tych, którzy śledzą mnie na Instagramie, relacja. Tak to wygląda. Pionowy zjazd. Kilka innych hopek. Ja zdecydowałem się zjechać tą najtrudniejszą. Całość zobaczycie w filmie. Mam też GoPro, więc jak się wywrócę, to będzie to nagrane. Nagrywa. No to ahoj, przygoda. Dobra, koniec pajacerki. Nie mam tycy z myk-mykiem, więc nie mogę się przewinąć za bardzo do tyłu. Ech, cholera.
poprawić troszkę. Kawy nie trzeba. Ciekawe, jak to wyglądało na nagraniu. Słuchajcie, upadł rower, pękł hak tylnej przerzutki. Cała przerzutka jest cała. Nie ma nawet zaderpania. Poddał się najsłabszy element i dobrze. Nie mam niestety zapasowego. To najgorsze możliwe zakończenie tego filmu, ja wiem. Ale taka jest prawda. Dzisiaj wracam na tarczy pokonany przez awarię, którą łatwo można byłoby naprawić. Łatwą pod warunkiem, że miałbym ze sobą zapasowy hak. Dobry ultras najwyraźniej musi uczyć się na swoich błędach. Gwarantuję wam, że następnym razem na pewno będę miał ze sobą zapasowy hak. Esker nie miał ze mną lekko. Ale taki właśnie miał być ten test, który w mojej opinii przeszedł rewelacyjnie. Szybki na szosie, bardzo dobrze prowadzący się na szutrowych ścieżkach. Po wyprawie ma wprawdzie kilka blizn, ale z nowym hakiem jeździ jak zupełnie nowy rower. I dobrze. Bo kiedy wy oglądacie ten film, ja przygotowuję się do powtórzenia mojego wyzwania. Tym razem jednak zaatakuję 24 godziny po Polsce.